Przypominam, w dalszym ciągu jesteśmy na antenie telewizji w Polsce.pl i zadajemy gorące pytania. Tym razem pytamy, kto odpowie i kto zapłaci za straty wywołane w mediach narodowych, przede wszystkim w telewizji polskiej. Będę na ten temat rozmawiała z moimi z Państwa gośćmi. W dalszym ciągu są z nami pan Paweł Badzio, publicysta. Witam serdecznie. A także Andrzej Potocki, reprezentujący Tygodnik Sieci. Szanowni widzowie, zafundowano nam niebywały chaos, paraliżowanie pracy setek pracowników polskich mediów, którym zniszczono poczucie bezpieczeństwa, zniszczono im święta, narażając spółki Skarbu Państwa z wieloletnim, znakomitym dorobkiem, cenione również na arenie międzynarodowej. Narażono je na straty, działając na szkodę tych spółek, czyli szkodę naszego narodu, nas wszystkich Polaków. Sianie destrukcji i zamętu to wizytówka nowej władzy, która łamie prawo i stosuje bezprawie, a także niestety prawo pięści. Chciałabym, zanim rozpoczniemy tę dyskusję, kto za te straty wyrządzone Polakom zapłaci, byśmy posłuchali wystąpienia i stanowiska, jakie zajął w tej sprawie prezes Telewizji Polskiej Michał Adamczyk. Trwa atak na media publiczne po wykazaniu, że minister kultury nie ma prawa powoływać zarządu Telewizji Polskiej, a uchwała nie może zastąpić ustawy. Ludzie władzy sięgają po kolejną sztuczkę. Teraz chcą zawłaszczyć media poprzez rozpoczęcie ich likwidacji. To działanie nadal bezprawne, to kolejny siłowy, nielegalny wytrych. Jasno przestrzegał przed taką próbą w wydanym niedawno zabezpieczeniu Trybunał Konstytucyjny. Nadal dewastowany jest porządek prawny, łamana jest konstytucja. Nie można bowiem likwidować Telewizji Polskiej bez zmiany ustawy. Niestety większość rządowa znów chce łamać prawo. Panie Andrzeju, dlaczego nowy rząd tak ostentacyjnie łamie w Polsce prawo? A jeszcze niedawno, w trakcie kampanii wyborczej, kiedy ubiegali się o mandaty, właśnie ci rządzący mówili, że prawo dla nich jest tak bardzo ważne, tak? Czy to jest tylko zemsta w zasadzie na Polakach, na mediach, na tym, co Polacy wypracowali, tak? Bo Telewizja Polska nie powstaje w rok. To są ogromne pokłady ludzkiego intelektu, tak? Czy to jest tylko zemsta na Prawo i Sprawiedliwości, panie Andrzeju? Głupia zemsta, dodajmy. To nawet nie jest kwestia zemsty, to jest gorzej, bo to jest jeszcze bardziej, bo zemsta na ogół wiąże się z czymś emocjonalnym, z nienawiścią, z takimi emocjami, można powiedzieć, negatywnymi, ale jest to do zrozumienia, jest to ludzkie i częściowo można nawet, będąc człowiekiem szlachetnym, wybaczyć. Ale tu nie o to chodzi, to nawet nie chodzi o zemstę, tu chodzi o coś dużo bardziej gorszego. Tu chodzi o to, że to jest wymierzone w medialny ład i chodzi o to, żeby zamknąć drugiej stronie usta i żeby nie było możliwości przekazywania dla ludzi inaczej myślących, aniżeli obecna partia rządząca i wspierający ją sekta, którą można porównać, która nazywa się elektoratem, to praktycznie rzecz biorąc jest to dlatego destrukcja demokracji, bowiem jest to eliminacja na razie medialna politycznego konkurenta, a stosując te metody, które obserwujemy, a widzimy to gołym okiem, to każdy, kto ma minimum wyobraźni i nie ma złej woli, ani nie ma zacietrzewienia, jakiegoś fanatyzmu w postaci nienawiści do partii rządzącej i do de facto połowy wyborców, ponad połowy wyborców, to niestety, ale to ma ten gest, znaczy te postępowanie niewątpliwie nosi znamiona
takiego, można powiedzieć, przewrotu, zamachu stanu, którego celem jest, ostatecznym celem, widać to wyraźnie na podstawie działań, które przeprowadziła ekipa obecnie rządząca na samym początku swojej władzy, człowiek inteligentny, kojarzący fakty, czy powiedzmy sobie nawet w miarę inteligentny, widzi, że grozi to pójście w kierunku kompletnej demolki instytucji państwowych pod tytułem Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, oczywiście wszystko bezprawnie, a na końcu tej drogi jest delegalizacja Prawa i Sprawiedliwości jako partii, która generalnie nie odpowiada obecnej partii rządzącej. Czyli to jest pierwszy krok w kierunku poważnej dyktatury i sytuacja przez to jest wyjątkowo napięta i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo jak już po raz kolejny wspomnę, to jest po prostu walka o wolność. Tak, to jest rzeczywiście walka o wolność. Te zdjęcia, które państwo w tej chwili widzą, to jest posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której niestety zabrakło obecnego ministra kultury, podpułkownika Sienkiewicza, który nie chciałby zadano mu trudne pytania dotyczące sytuacji w mediach publicznych i zapewne z tego powodu na niej się nie stawił. Zanim zadam kolejne pytanie naszemu gościowi, chciałabym przeczytać państwu stanowisko pana profesora Krzysztofa Szczuckiego w sprawie tego, co dzieje się wokół niszczenia polskich mediów, polskiego narodowego nadawcy. Kolejne bezprawne decyzje Bartłomieja Sienkiewicza. Spółek działających jako media publiczne nie można postawić w stan likwidacji na zasadach ogólnych. O likwidacji może postanowić tylko ustawodawca. Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji są przepisami szczególnymi, lex specialis, w stosunku do kodeksu spółek handlowych. Kiedy w końcu pan zrozumie, i to jest pytanie zadane przez pana profesora do Donalda Tuska. Panie Pawle, czy Donald Tusk w końcu zrozumie, że łamie prawo, w końcu wyjdzie z kąta i zabierze głos w także ważnej sprawie, wytłumaczy się polskiemu społeczeństwu, dlaczego demoluje polski system medialny? Ja nie wiem, co Donald Tusk rozumie, czego nie rozumie. Co zataja, co prezentuje. Ja po prostu nie jestem psychoterapeutą. Ja uważam, że to, co powiedział Andrzej Potocki, to znaczy, że na końcu tej drogi jest tak naprawdę nie tylko destabilizacja, nie tylko destrukcja systemu politycznego, ale również delegitymizacja Prawa i Sprawiedliwości, a więc zbliżenie się do tego systemu półtotalitarnego i wreszcie totalitarnego. To jest to, co widać po tych działaniach, które możemy obserwować. Oczywiście, no bo możemy się dziwić, pewnie większość ludzi się dziwi, skąd ta polityczna, przedziwna ciuciu babka, że politycy chodzą z zamkniętymi oczyma, a przede wszystkim minister kultury Sienkiewicz i dokonuje najpierw podejmuje jakąś jedną decyzję, drugą decyzję. Każda z nich jest po prostu nielegalna, tak? To znaczy likwidacja Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej jest po prostu nielegalna, dlatego że bardzo i ważna interpretacja ustaw wskazuje na to, że tylko ustawodawca, który powołał te jednostki, może je też przeznaczyć do likwidacji. Tak po prostu jest, to wynika wprost z ustawy, a nie jakieś pokrętne stosowanie kodeksu spółek handlowych. Jeszcze pamiętajmy jednak o jednej takiej rzeczy, to znaczy, gdybyśmy żyli w czasach stabilnych i spokojnych, to Platforma Obywatelska wraz z przybudówkami, albo obrażając nikogo, to znaczy koalicja, ona po miesiącu czy po dwóch miesiącach ona by przeprowadziła ustawę. Oczywiście oni się bali weta prezydenckiego i tak dalej, ale były inne drogi do wpłynięcia na to, żeby mieć wpływ na media publiczne, no przynajmniej w dużej części.
Tego nie zrobili, to znaczy wybrali po prostu działania, które można nazwać bandyckimi, i myślę, że to jest adekwatne określenie. Jeszcze raz, to znaczy wszelkie działania koalicji czy Donalda Tuska, nie wiem, są nielegalne i one budzą ogromne zaniepokojenie na wielu poziomach, dlatego że nie dość, że przypominają nam czas miniony, to znaczy stan wojenny i tak dalej, ale ta projekcja tego, co oni dokonują, no, jest po prostu ogromnie niebezpieczna i, tak jak mówię, prowadzi do systemu półtotalitarnego, jeżeli nie całkiem totalitarnego. Były minister kultury Piotr Gliński, obecny na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, powiedział bardzo mocne słowa. Jest to największy zamach na polską demokrację od 1989 roku. Panie Andrzeju, a minister Sienkiewicz powinien absolutnie z tego wszystkiego się wytłumaczyć. Panie Andrzeju, czy się wytłumaczy? Wytłumaczy się wtedy, jak go się postawi przed sądem, bo tam jest jego miejsce. I po tym, co zrobił, to nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście istnieje cała grupa prawników, którzy tłumaczą postępowanie Sienkiewicza, zapominając o jednej rzeczy, mianowicie kto w tym wszystkim jest agresorem. Zawsze jest tak, że jest wojna obronna, a odpowiada za wybuch wojny agresor. To nie Ukraina jest winna wybuchu wojny z Rosją, tylko Rosja jest winna wybuchu wojny z Ukrainą i to ona doprowadziła do tego stanu. Podobnie zresztą jest tutaj z tymi prawnymi tłumaczeniami. Tutaj rząd usiłuje wśród społeczeństwa wprowadzić taki trochę chaos prawny, że te normy się krzyżują, ale pamiętajmy o jednej podstawowej normie prawnej. Jeszcze z czasów rzymskich, w każdym razie uczono mnie tak na uczelni, i teraz też ci profesorowie, którzy bronią prawnie rządu, zapominają o tej zasadzie, że lex specialis derogat legi generali, to znaczy prawo o większym stopniu szczegółowości stosuje się przed prawem ogólniejszym, a ustawa o krajowej, a ustawa o mediach, o Radzie Mediów Narodowych i w ogóle te wiele tych artykułów, to jest właśnie absolutnie podchodzi pod prawo szczegółowe, czyli tak zwane lex specialis. Do tego mamy konstytucję. I już przy pierwszym posunięciu, bo dalsze dywagacje nie mają żadnego sensu. Należy się skupić tylko i wyłącznie na tym pierwszym posunięciu, oceniając podstawę, czy praworządność została złamana, czy nie. Czyli po prostu nielegalne wejście i nielegalna nominacja nowych władz i próba przejęcia siłą przy pomocy agencji ochroniarskich właśnie gmachu telewizji, radia i polskiej agencji prasowej. Kiedy mamy tutaj i złamaną konstytucję, i złamane prawo, i wyższość tego prawa ogólnego nad prawem szczegółowym, co stosuje minister Sienkiewicz. I za to wszystko... Panie Pawle, prezes Telewizji Polskiej nazwał to, co się dzieje, metodami bandyckimi. To narażanie polskich spółek, polskiej telewizji na wielomilionowe straty. Jak pan to skomentuje? Dlatego, że to oni zaczęli i oni pierwsi złamali prawo. To właśnie oni powinni za to odpowiedzieć z własnej kieszeni najlepiej. W każdym razie złamanie tego na tego, który się broni i który broni praworządności, jest po prostu bandyterką i kolejnym... I ostatnie zdanie, panie Andrzeju, kieruję do pana Pawła Badzio. Kto odpowie za te wielomilionowe straty Telewizji Polskiej? No ja myślę, że przyjdzie czas, kiedy odpowiedzą politycy przede wszystkim, oczywiście nie jakieś tam osoby przypadkowe, które w zasadzie takiego czy innego przymusu tam wchodzą do Polskiej Agencji Prasowej i tak dalej. Znaczy muszą odpowiedzieć za to politycy, ale przede wszystkim za straty, tak, my będziemy musieli te straty policzyć, ale też muszą oni odpowiedzieć za działania kompletnie nie
nieprawne, nielegalne, które sprowadziły potężny chaos widoczny na scenie politycznej. Będziemy tę sytuację monitorować. Dziękuję bardzo pięknie za tę dyskusję. Byli z nami Paweł Badzio, publicysta, a także Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci. Dziękuję i do zobaczenia.